Siema, Jerman z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam o dronie DJI Mavic Mini 2. Nie jest to nic nowego, więc dlaczego chcę o tym mówić? O tym za chwilę. Najpierw intro. I teraz pojawia się pytanie. Dlaczego zrobiłem materiał o dronie, który wyszedł jakiś czas temu, gdzie w międzyczasie wyszedł jego następca, czyli Mavic Mini 3? Z prostego względu. Zawsze jest tak, że jak wyjdzie jakiś sprzęt, wychodzi jego następca, mija jakiś okres czasu. I wcale nie musimy kupować tego najnowszego drona, czy tam jakiś inny sprzęt, bo to się jakby tyczy różnych rzeczy, ponieważ tamten jeszcze nie zdążył się zestarzeć, ale cena jego spadła, ponieważ elektronika generalnie rzecz biorąc szybko traci na wartości. Więc uważam, że jeżeli chcecie kupić drona, nie musicie wcale kupować najnowszego drona, możecie kupić poprzedni model i też będziecie z niego naprawdę zadowoleni. Ja tego drona jakiś czas temu kupiłem od kolegi używanego. Czekałem dłuższy czas na trójkę, no niestety trójka nie wychodziła, aż w końcu jak wyszła, no to jego cena była taka, że przebiła sufit, więc sobie odpuściłem. W międzyczasie kolega był właśnie zainteresowany trójką, kupił trójkę, a ja kupiłem dwójkę od niego, używaną. Kupiłem Flymore Combo, więc w tym zestawie jest trochę więcej niż przy gołym dronie, ale to jest kompletnie nieistotne. Jeżeli chodzi o technikalia, wspomnę o tych najistotniejszych, tutaj oczywiście możecie sobie przeczytać i więcej, zresztą w internecie jest mnóstwo informacji na temat specyfikacji tego drona, więc nie chcę Was zanudzać. Z najważniejszych rzeczy, dron nagrywa w 4K, co prawda maksymalnie w 30 klatkach, ale zawsze, według mnie to wystarczy, tym bardziej, że i tak robi się dronem raczej długie przeloty. Natomiast 2,7K nagrywa w 50-60 klatkach, Full HD tak samo. Ten dron wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 4000 na 3000 pikseli, migawka 1,8-tysięczna, przysłona 2,8, maksymalne ISO to 3200. No i oczywiście są tam JPEGi oraz RAWy. No i jeżeli chodzi o ogniskową, jest to mniej więcej ekwiwalent 24 mm w pełnej klatce. Olbrzymim plusem tego drona jest to, że w Polsce nie musimy mieć na niego żadnych papierów. Waży on 249 gramów razem z baterią, de facto nawet mniej, ale producent zastrzega sobie, że no, ta waga się może minimalnie wahać. Oczywiście oprócz masy, wielkim atutem tego drona jest jego wielkość. Jest on naprawdę mały, jakieś 14-15 cm na 8. Jest to maleństwo. Taka ciekawostka, że trójka, która wyszła niedawno, jest niewiele większa. Chodzi o to, że powyżej 240 gramów, wtedy już są inne obostrzenia i tak dalej, natomiast tym dronem możemy sobie latać bez papierów. Oczywiście też do danej wysokości i tak dalej, ale nie o tym dzisiaj mowa. Maksymalny zasięg tego drona to jakieś 6000 metrów oraz może się wzbić maksymalnie na wysokość 4000 metrów. Do takiego zwykłego użytku, typu zrobienie zdjęć gdzieś w górach, na jakiejś polanie, czy po prostu nakręcenie filmu z wakacji, jest to w zupełności wystarczające urządzenie. Również uważam, że nawet do jakichś takich nie mega profesjonalnych zleceń też robi robotę. Zresztą zdarzało mi się montować dla ludzi materiał, gdzie dostawałem materiał z drona w Full HD i jakoś odbiorca finalny, czyli klient, nie miał zastrzeżeń co do jakości tego materiału. Dron ten posiada 5 trybów, tak zwanych quick shots. Pozwalają one nam bez żadnych umiejętności wykonania kilku ewolucji w powietrzu, które mają w fajny sposób pokazać nas, tudzież obiekty dookoła. Polegają na tym, że na przykład dron sam się od nas oddala, dron sam leci do góry, oddala się od nas i zatacza koło i tak dalej, i tak dalej. Tryby te to jest m.in. droni, helix, rocket, circle i boomerang. Mamy drona, no ale samym dronem nie polatamy. Potrzebujemy do niego jeszcze sterownika. Sterownik, który jest w zestawie, nie posiada ekranu, więc za ekran musi służyć Wam telefon. Oczywiście w zestawie są też kable, którymi łączymy ten telefon ze sterownikiem. Nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o połączenie się sterownika z dronem. Trwa to dosłownie sekundę. Wszystko działa jak należy. Sterownik ten posiada joysticki, które się wykręca, żeby po prostu podczas podróży się nie ułamały. Można je schować z przodu tego sterownika. Oprócz tego na sterowniku mamy jeszcze 3 tryby, czyli taki kinowy, gdzie ten dron lata bardzo powoli, normalny i ten tryb szybki. No ale ja go zazwyczaj nie używam, chyba że chcę szybko wrócić, to wtedy tak, ponieważ zużywa więcej baterii. Na sterowniku mamy jeszcze guzik, którym wyzwalamy migawkę albo po prostu nagrywamy materiał. No i oczywiście gałkę, która pozwala nam sterować gimbalem góra-dół. Jeżeli chodzi o czas lotu, bo to jest bardzo istotne, producent podaje, że jest to około 30 minut. Ja spokojnie nie latałem 20 parę minut. Co widać na ekranie, jak się leci podczas lotu, jeżeli lecimy w trybie takim powolnym, czyli tym cinema, no to wtedy ten dron zużywa mniej baterii. Jak tylko przyłączymy się na sport, teraz widzimy, że ten czas, który jeszcze został nam w powietrzu, malej, więc jeżeli chcecie na spokojnie sobie... A, i też ważne, jeżeli lecicie, a nie nagrywacie, to ten dron też mniej zużywa baterii, więc jeżeli wiecie, że chcecie dolecieć gdzieś dalej, lecicie sobie, dopiero włączacie nagrywanie. To też sprawdza się przy tym, że jak przeglądacie surówkę, to nie musicie przebrnąć przez coś, co jest Wam kompletnie niepotrzebne. I z rzeczy jeszcze istotnych, dron ten posiada tylko czujniki od dołu, więc jeżeli będziecie latać blisko czegoś, to musicie być bardzo uważni. Dlatego ja staram się omijać jakieś takie rzeczy, nie wykonywać ujęć, które nie muszą być wykonane, a które mogą skutkować tym, że dron po prostu wyląduje w wodzie, w rzece albo się rozwali na kawałki.
Jak możecie zobaczyć, ten dron jest naprawdę mały. Mieści się na dłoni. Jest to maleństwo. Jeszcze jak wyjmiemy baterię, to po prostu lekki jak piórko. Jeżeli chodzi o moje odczucia, ja tym dronem latałem już w Chorwacji, latałem tutaj w Warszawie, gdzie mieszkam. Uważam, że jakość materiału jest naprawdę fajna. Dla mnie, dla osoby, która pracuje z materiałem, z różnego rodzaju aparatów, kamer, mogłaby być lepsza, no tak, natomiast tak jak mówię, no nie chciałem wydawać więcej niż tyle, co wydałem na tego drona, w szczególności, że mogłem kupić bardzo dbanego drona w dobrej cenie, z dodatkowymi akcesoriami. No i uważam, że nie ma większego sensu, jeżeli ktoś potrzebuje drona do kręcenia jakichś materiałów z wakacji, kupowania czegoś droższego. No chyba, że po prostu macie wolne pieniądze, albo jest to jakieś wasze hobby, zajawka, no to możecie wtedy sobie kupić trójkę, jeżeli oczywiście wam zależy na rozmiarze, no albo większego drona. Mi zależało na tym, żebym mógł zapakować aparat, mikrofon, baterię, całego drona i sterownik do torby i po prostu zabrać ze sobą w drogę. Także jeżeli nie musicie mieć najnowszego drona, no to wydaje mi się, że jeżeli dla mnie jakość tego obrazka jest wystarczająca, to i dla was będzie wystarczająca. Tak jak mówiłem, nie chciałem was zanudzać technikaliami, te są dostępne wszędzie w internecie. Z mojej strony to by było na tyle. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naprawdę pomaga mi to rozwijać kanał. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej!